dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Marianna. Witam Cię serdecznie dzisiaj. Witam serdecznie, dzień dobry widzowie. Skąd taki pomysł, by przyjść na galę ze swoją mamą, bo słyszałam, że właśnie zabrała się tutaj dzisiaj ze sobą? Tak, jakoś żałuję właśnie, że nie powiedziałam tego na tej konferencji. Chyba po prostu te emocje wszystkie mnie gdzieś tam właśnie pochłonęły. Ale tak, mama przyjechała wesprzeć mnie, no i obecność zawsze mi pomaga i tutaj dzięki niej miałam siłę, żeby tutaj być, bo szczerze mówiąc przez ostatnie dni to po prostu nie miałam siły wyjść z domu i dziękuję jej za to, że tutaj ze mną przyjechała. Jak twojej mamie podoba się na Freak Fightach w takim razie? Nie wiem, nie pytałam jej. Ona jest tutaj dla mnie i niezależnie od tego, czy będzie dla mnie w Sejmie, czy pod Sejmem, czy nie wiem, w sklepie, czy w domu, czy tutaj, no to dla niej najważniejsze jest to, że jest ze mną i niezależnie od tego, jaka jest otoczka tego wszystkiego. Z tego, co mówisz, mama bardzo mocno Cię wspiera, a jednak te Freak Fighty są mocno kontrowersyjne i te działania w internecie. I czy mama jest właśnie za wszystkim murem, czy jednak gdzieś tam... Jakie ona ma właśnie zdanie na temat tego wszystkiego? Na temat Freak Fightów, czy na temat na tego, temat że Twoich ja działań jestem? Właśnie we Freak Fightach, na temat niektórych kontrowersyjnych sytuacji. Czy ona to śledzi, czy ona to komentuje? Mama na początku, jak pamiętam, jak podpisywałam kontrakt, tak, w zeszłym roku, w listopadzie, to mama tak właśnie się bała trochę, bo ona nie wiedziała, czym są jakby stricte Freak Fighty, tak? Tylko wiedziała, że to są jakieś walki, no i że można jednak jakiś uszczerbek na zdrowiu mieć, tak? I tak jak właśnie jest dzień z zawodnikiem, można sobie go odtworzyć, to ona tam mówi właśnie, prawie płacze, że a jak się coś stanie, ale z drugiej strony wiem, że byłaś w tym wojsku, że jesteś silna, że to i tamto, no i że wspieram cię i że dasz radę. No i ona jest taka wspierająca właśnie. Mama, ona nie rozkłada na czynniki pierwsze tego, że tutaj ktoś przeklnie, tutaj ktoś coś zrobi, w internecie coś. Nawet ostatnio, wiesz, była ta fala artykułów o mnie i dzwoni do niej właśnie moja siostra i mówi, widziałaś, czytałaś, co tam się dzieje i tak dalej. A mama mówi, słuchaj, mnie nie obchodzi, co tam się dzieje, ja znam swoje dziecko i ja nie muszę nic czytać, ja nie muszę od ludzi niczego słyszeć. Ja wiem, jaka jest moja córka, znam ją, wiem, co przeżyła. Ja się z mamą widzę tak naprawdę co drugi dzień, tak? Ona przyjeżdża do mnie do domu, ja przyjeżdżam do niej, często pomaga mi przy dziecku. I dziękuję jej za to, zresztą z całego serca, bo gdyby nie ona, to na pewno byłoby mi ciężko po prostu. I mama mnie wspiera, no jest, towarzyszy mi i tyle. I dziękuję jej za to. Była na pierwszej walce nawet, tak, także no, fajnie. Czyli mama murem zawsze, mimo Marianną, wszystko. Tak. A też wspominałaś na relacji, że już nie jesteś pewna, czy wyjdziesz do walki w ogóle na gali. Jak aktualnie zapatrujesz się do wyjścia do walki? No tak, bo byłam taka rozbita bardzo emocjonalnie i gdzieś tam właśnie, tak jak powiedziałam na konferencji, że po prostu w tej jednej chwili wszystko mi się zwaliło w tak trudnym momencie. Zresztą, wiesz, te kilka dni przed walką, gdzie jednak ten stres, napięcie jest ogromne i człowiek potrzebuje raczej wsparcia niż jeszcze dowalania. Ale... No i byłam taka rozbita emocjonalnie, bo po prostu czułam jakbym, nie wiem, po prostu umierała od środka, nie? Zresztą ja nadal czuję się jakbym, wiesz, nie miała, nie wiem, ręki, nogi, części siebie po prostu. Natomiast wiem, po prostu dostałam tyle wsparcia, że idź Marianna, rób swoje, bo tylko oni czekają tylko, żebyś teraz właśnie tego nie zrobiła, żebyś nie sięgała po swoje, żebyś nie kroczyła dalej, żebyś się zatrzymała, żebyś się schowała, żebyś się załamała, a ja tego nie chcę, rozumiesz? Ja chcę iść do przodu i wiem, że po prostu nawet ze łzami w oczach po prostu wyjdę i wiem, że pokonam swoje słabości, rozumiesz, zrobię to dla siebie. Nawet jak przegram, to będę wiedziała, że miałam na tyle siły, żeby po prostu do tego wyjść. I ja powiedziałam, że ja już czuję się po prostu osobą wygraną, bo wiem, że... wiem, że po prostu podjęłam decyzję, że wyjdę tam. I to jest dla mnie duża wygrana, dla mojej silnej woli, dla mojej psychiki, dla mojego samopoczucia, dla mojego dziecka.
No właśnie, chciałam otrzymać takie potwierdzenie właśnie, czy wychodzisz do walki, czy nie. Tak, oczywiście, no mówię, to jest moja praca. My się powinniśmy zachowywać profesjonalnie i nie wplątywać życia prywatnego tutaj i tyle, tak, no po prostu. Wiadomo, że jest ciężko i gdzieś tam, no nie da się, wiesz, wyprzeć wszystkiego, wyjść z siebie, stanąć obok i jakby powiedzieć, tego nie ma, nie ma, to nie ja, to mnie nie dotyczy, to mnie dotyczy i muszę to wziąć na klatę i tyle, ja muszę być silną kobietą, no nie może być tak, że wiesz, że jedna strona będzie się cieszyć, druga będzie płakać, no tak nie może być, nie? I tyle, wiem, że dużo kobiet bierze ze mnie przykład i chciałabym, żeby właśnie widziały mnie silną, a nie po prostu załamaną. A czy po tym oświadczeniu, które pojawiło się w social mediach właśnie dotyczącym rozstania, wy mieliście już okazję porozmawiać z mężem o tej sytuacji, czy jeszcze dalej jakby mąż nie skonsultował decyzji? Ja zakończyłam temat swojego życia prywatnego w mediach i nie będę tego komentowała. Jasne, powiem tak, w mediach już wszystko jest możliwe i dlatego muszę zapytać, czy to nie jest ustawiona sytuacja, by mąż mógł uwolnić się od freakfightów, a ty zdobyć jeszcze większy rozgłos? Czy nie ma takiej szansy, że jest to zaplanowane? Bo jak wiemy, w mediach wszystko możliwe. No ja myślę, że to jest pytanie na pewno nie na miejscu. W porządku, to zapytam od razu o Gosię. Czy ty nie boisz się, że zrobisz jej krzywdę podczas tej walki? Wiesz co, kurczę, znaczy to jest dobre pytanie z jednej strony, a z drugiej strony trudne, bo ja nie mam siły, ja po prostu, nie wiem, ja nie mam siły, nie? Cokolwiek zrobić. Jeżeli ja będę, wyjdę i wiesz, będę po prostu, moja głowa dociągnie do tego, żeby po prostu walczyć, to będzie dobrze. A jak oceniasz dzisiejsze zachowanie Gochy w stosunku do ciebie po tym, co się wydarzyło w twoim życiu? No, tak jak mówiłam wcześniej, ja bym się nie spodziewała, jest to dla mnie coś, nie wiem, coś niesamowitego, coś pięknego. I wiesz, po prostu te emocje mi puściły, popłakałam się tam, gdy dostałam tego misia od Gosi. I teraz tak widzę cały czas, że właśnie, nawet, że łzy w oczach. Tak, prawda? I że kobiety silne powinny się wspierać i kobiety, w których życiu coś się dzieje. I to są takie momenty, w których żałujesz, że wcześniej coś robiłeś złego dla tej osoby, że za twoją pomocą ktoś się poczuł źle. Dlatego właśnie chciałabym powiedzieć, że kobiety powinny się wspierać, nawet jeżeli my tutaj walczymy, czy coś, mamy jakieś konflikty, okej, okay, tylko że właśnie jeżeli widzimy, że komuś się coś dzieje, to nie życzmy tej osobie źle, że dlatego nie rozumiem, dlaczego wiele kobiet mnie kopie, nie, jeszcze po tej sytuacji. Wiele właśnie takich czytam komentarzy, czy właśnie, no staram się ich nie czytać, ale to jest, no niestety nie da się gdzieś przejść koło tego obojętnie, tak jak Karolina Korwin-Piotrowska, tak? Która po prostu, wiesz, mówi, że albo, nie wiem, brakuje mi terapeuty, albo cokolwiek innego, że albo robię cyrk w mediach. Wiesz, wiele osób mówi, że ja jestem atencyjna, ale to nie za moją sprawą jest to wszystko w mediach, tak? Ja po prostu się broniłam i tyle, a nie chcę dalej tego ciągnąć, po prostu dla dobra z naszego dziecka. I nie będę tego ciągnęła, nie dam się sprowokować do tego, by to pogłębiać jeszcze. Nie chcę tym grać, nie chcę nic takiego robić. Wierzę, że to się wszystko ułoży. Szanuję mimo wszystko wszystkie osoby mi bliskie, jakby i będę szanowała. Natomiast po prostu Karolinie Korwin-Piotrowskiej życzę dobrze, bo nie życzę żadnej osobie, nawet najgorszemu wrogowi, nie życzę się czegoś takiego, co mnie spotkało. I ja uważam, że jeżeli kobieta nie potrafi, jeszcze osoba publiczna, wesprzeć drugiej kobiety, tylko jeszcze kopie po prostu tą kobietę, wiesz, gdzie ona leży na ziemi, to jest tak tragiczne, że naprawdę ona mówi, że ja robię cyrk. Wiesz, jak można? Jak można coś takiego powiedzieć? To jest wręcz niehumanitarne. Albo, nie wiem, no to, że ja potrzebuję terapeuty. No, wiesz, co ja ci powiem szczerze? Ja byłam u psychologa. Byłam u psychologa i... Ale w którym momencie zdecydowałaś wybrać się na terapię?
Nie na terapię, albo tylko... Albo na sesję ja raczej, tak? Nie, ja byłam na jednej wizycie u psychologa, bardzo długiej i pytam się, tak, czy nie wiem, czy ja mam depresję, czy coś mi jest, czy coś i powtórzę tutaj słowa Agnieszki Chylińskiej, że co mi jest, to życie mi jest, wiesz? Życie mi jest. I ja nie mam żadnej ani depresji, ani niczego, tylko po prostu to są nawarstwione problemy, które powodują, że są te emocje. Ja nie jestem człowiekiem ze stali i nie będę internautom kłamać, że czegoś nie odczuwam, jak to odczuwam. I nie będę udawać, że nie jest mi smutno, jak jest mi smutno. Ja jestem człowiekiem transparentnym i tak jak tutaj jestem na konferencji i pokazuję, że nie wiem, że coś mnie wzrusza i pokazuję na przykład, że coś mnie powoduje, że jestem szczęśliwa czy coś, tak samo nie będę kłamać. Dlaczego mam kłamać? Bo komuś się to nie podoba? To niech mnie nie ogląda i tyle, tak? Ale tylko niech mnie nie kopie, tylko niech mnie wesprze, bo to jest po prostu... tak się nie robi. Dokładnie. Dobrze powiedziane. Laluna wsparła natomiast. To dla niej duży plus w tej sytuacji. I chyba to by było na tyle, tak? I to by było na tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.